Powiem tak, miałam okazję trochę bliżej poznać Justynę, bo spędziłyśmy razem kilka nocy. Ale detali nie będę teraz mówić. Powiem tylko tyle, że jest to piękna kobieta i proszę o ogromne oklaski, Justyna Broniecka-Klin. Witam was serdecznie. Cieszę się, że w tak licznym gronie jesteście tutaj, bo sama poszłabym do Hanny, do Klausa. Nie zawsze mamy okazję to oglądać. To, co dzisiaj chciałabym wam powiedzieć, to o PR-ze klubu. Dlatego, że ponad rok temu, kiedy do klubu wstąpiłam, usłyszałam takie zdanie od Michała Talagi, którego większość z was kojarzy, że przecież jak nie działają podstawowe rzeczy, to po co robić coś więcej. I to zdanie do dzisiaj szumie mi w głowie, że póki klub nie będzie działał tak jak trzeba, to nie ma sensu robić czegoś ponad, bo nie mamy czego tak naprawdę promować. Chciałabym was zaprosić do interaktywnej pracy dzisiaj, dlatego że będzie trudno mówić do was 45 minut, żebyście mnie słuchali w czasie imprezie. Więc chciałabym, żeby każdy z was te notysiki wyjął, które wczoraj dostaliście, bo przydadzą wam się. Plus też inną kartkę i coś do pisania. Komuś zabrakło? Albo ktoś nie ma? Ktoś nie ma, to mogę dać. Sprzedać. Wszyscy mają? Kaczmy szum. Ok, to zaczniemy od prostego ćwiczenia. Dużo mózgów w niedzielę rano wypiszcie wszystko, co wam się kojarzy z PR-em klubu. Wszystko, co na ten PR wpływa. Zarówno to, co macie w klubie, jak i wiecie o tym, co jest poza klubem, co promuje całą organizację. Dużo mózgu wypiszcie wszystko, co wam przychodzi do głowy. Na to jest maksymalnie 2 minuty. Trzeba wszystko. Dużo mózgu na tym polega. Żaden pomysł nie jest zły. Widzę, że część już skończyła pisać. Ok, co wy pisaliście? Co tam macie po tych waszych kartkach? After party. After party. Before party. Before party. Before party. After party. Ok. Też mam main party. Party C. Trakcie i po. PWP. Też mam. Iwanty. Ludzie z kontaktami. Networking. Jakieś trzymamy do nas. Wydarzenia w mediach. Facebook. Tak, Facebook umieści się w mediach. Ok, możemy tak się mówić? Marketing szeptany. Skandale. Strona w masa. Strona w WW. Ok. Skandale. Dobra, dobra. Kontakt z firmami. Łapówki. Newsletter. Wolontariat. Nie wiem, czy na bieżące spotkania są. Nie ma. Jeszcze nie ma. To wysokiej jakości. Okej. Okay. No pokażę to, co z polskim z klubem, w którym jestem. Popytałam członków naszego klubu, klubu poznańskiego, co tam mamy. Mamy dobre przygotowane spotkanie, czyli to, co powiedzieliście. Bieżące spotkanie, jakość spotkania ma znaczenie na to, w jaki sposób nasz PR klub jest postrzegany. Korzystanie z doświadczeń Toastmasters. To, co powiedziałam na samym początku, mamy miliony podręczników. Ja zawsze się śmieję, że do tego też pewnie jest podręcznik.
Natomiast faktycznie jest tak, że mamy do wszystkiego podręczniki i warto je po prostu przeczytać. To jest 100 lat doświadczenia różnych ludzi, z różnych państw. Mamy frekwencję. U kogo na spotkaniach bywa 20 osób? Znaczy tylko czy aż? Ale w ciągu miesiąca? Na jedno spotkanie. Czy mamy 20 osób? 30? 50? W klubie w Poznaniu bywa 50 osób, nawet często na spotkaniach przybywa sporo gości, mamy też sporo członków klubu. Więc do 50 osób, jak się mówi, to też bardzo dużo się uczymy. Ci ludzie też często do nas chcą dołączyć, chcą przychodzić. Dobra atmosfera, integracja, to co powiedział chyba Andrzej, tak? After, po, przed, main, generalnie imprezy. Opieka nad gośćmi, to o czym często zapominamy w klubach. Byłam w klubie całkiem niedawno, w jednym z warszawskich klubów. Oczywiście większość ludzi wtedy nie miała pojęcia, kim jestem, bo nie wiedzieli, nie znali mojej twarzy. Jak się przedstawiłam, to wtedy pokojarzyli. Natomiast do tego momentu jakby też przez dłuższy czas nikt mnie nie podszedł. Nikt nie zainteresował się, kim jestem i skąd przyszłam. Wydarzenia specjalne. Tutaj mamy wszelkiego rodzaju urodziny, święta. Nie wiem, czy ktoś z was obchodzi urodziny klubu? My zawsze hucznie obchodzimy. Urodziny kawalerskie to są masterskie. Cudo. O, super. Z realizacją podręcznika Love Master. Rewelacja, Andrzej, musisz przyjechać i nas nauczyć. Goście specjalni. Nie wiem, jak w waszych klubach się widuję na Facebooku, więc pewnie są goście specjalni. Ludzie, którzy prowadzą warsztaty z emisji głosu przed. Ludzie, którzy mają jakieś specjalne wystąpienia w trakcie. Które mają warsztaty. Warsztaty wszelkiego rodzaju, które są w trakcie, przed, bo czasami się dzieją w innym terminie. Integracja specjalna. Ostatnio my byliśmy na elektronicznym paintballu poznańskim klubem. Wystrzelaliśmy się, Michał niestety był najlepszy. Udział w konferencjach, takie jak konferencje dystryktu. Są czasami różnego rodzaju imprezy, gdzie mnóstwo Toastmasterów na nich bywa. Także warto na nie przyjeżdżać. Udział w konkursach. Mam takie wrażenie, od kiedy jestem w klubie, że ludzie tak niekoniecznie mają ochotę brać w konkursach udział. Natomiast to jest to, czego się codziennie uczymy. Mamy okazję wystąpić gdzieś indziej i później powiedzieć: Mateusz, tak, ja wiem, że ty zawsze występujesz, już tak mi się uśmiechasz. Nie, tego jaką macie motywację, żeby teraz brać udział w konkursie. Przeciwko mi zawiązali się związek. Tak, przeciwko Mateuszowi klub poznański zawiązał trzyosobowy związek. Stwierdziliśmy, że w trójkę może sobie poradzimy. Artykuły w prasie, programy w telewizji, spotkania, mowy w miejscach nietypowych. Jest tego mnóstwo. Spójrzcie na to. Udało wam się zrobić tą akcję promocyjną z TVN? Tak, udało się. Był na TVN. Na spotkaniu. Udało się. Spójrzcie, czy coś jeszcze wam przychodzi do głowy. To jest wszystko, co wyrzucili sobie Toastmasterzy z klubu poznańskiego. Więc było ich więcej niż każdy z osobna. Więc jest tego mnóstwo. Zobaczcie, ile jest narzędzi. Wszystko prezentacja będzie dostępna, więc będziecie mogli sobie później użyć we własnym klubie. I tak naprawdę chciałabym się podzielić z wami trzema poziomami PR-u klubowego. Mamy poziom klubowy, mamy poziom lokalny i poziom całej organizacji. I tak naprawdę ta kolejność nie ma... Ta kolejność ma znaczenie. Jedynka to jest poziom klubowy. Wszystko to, na co mamy wpływ w klubie. Każdy członek klubu, Arek też o tym wczoraj mówił, ma problem z tym, co to jest area, co to jest dywizja, co to jest dystrykt, a to już nie daj Bóg region. Bo okazało się, że niektórych area gubernatorów to pojęcie przerosło. Więc chodzi o to, że przychodzi taki człowiek do klubu i on nie widzi tej całej organizacji. Więc ma wpływ tylko na to, co się dzieje w klubie. Każdy z nas ma na to wpływ. Później jest poziom lokalny. Wszystko to, co dzieje się, nie wiem, część z was występuje na różnego typu uczelniach, promuje klub, czasami zapraszamy gości z jakichś doktorów, specjalistów, trenerów z różnych dziedzin. Czasami takie osoby jak wczorajszy tak zwany przysłowiowo pan Krawiec się pojawił. Był wczoraj po prostu hitem dnia. I takie osoby też czasami się pojawiają i mówią o rzeczach, które się mocno łączą z przemówieniami, natomiast nie są czymś, co wypływa wprost z Toastmasters. Jest poziom organizacji Toastmasters. Używamy dopiero marki, dopiero wtedy, kiedy
Czy chciałabym powiedzieć tak, zobaczcie, jest sobie taka Ukraina, na której całkiem niedawno zawiązał się klub. Ci ludzie najpierw czerpali z doświadczeń, dopiero Toastmasters udostępnił możliwość korzystania tym ludziom z marki. Także kolejność jest taka, że najpierw trzeba czerpać doświadczenia z poziomów klubowych i lokalnych, a dopiero można dobrać się do całej organizacji. Poziom klubowy to takie cztery poziomy. Mamy jakość spotkania, czyli to, na co każdy z nas ma wpływ. Ja to wałkuję od 3 tygodni u siebie w klubie, ponieważ od 3 tygodni pełnię funkcję prezesa i co tydzień, gdzie masz książkę CL? Dlaczego jej nie masz? Dlaczego tego nie robisz? Dlaczego się nie przygotowałeś do roli? Także jakby jeżeli się zapisujemy na rolę, to warto się do nich przygotowywać, bo jakość spotkania ma znaczenie. Jeżeli mamy 50 osób na spotkaniu, to mamy 15 gości. Wyobraźcie sobie, że 15 gości widzi 5 bardzo przeciętnie pełnionych ról. Niekoniecznie mają ochotę tam wrócić i tak widzi mi klaskany, podawanie rąk i w ogóle wszystko inne. A jeszcze jak ci ludzie słabo wychodzą, to też niekoniecznie ktoś ma ochotę przychodzić tam jeszcze. Co mamy dalej? Mamy dbałość o członków klubu. No tutaj mamy dwie role. Mamy VP Edu i VP Member. VP Member to jest taki, ja to zawsze nazywam wewnętrznym HR-em, tego pojęcia też się nauczyłam od Michała. Wewnętrzny HR, czyli taki człowiek, który dba o to, żeby temu członkowi klubu było dobrze. Natomiast VP Edu to taki człowiek, żeby się jeszcze dobrze rozwijał w tym fantastycznym, dobrym samopoczuciu. Także jeżeli oni dobrze pracują, to członkowie też się czują dobrze. Jeżeli członkowie się dobrze czują, goście się czują dobrze. Także to działa jak domino. Mamy możliwości rozwoju. Mamy konkursy klubowe, mamy role, mamy ścieżki edukacyjne, mamy HPL-e, wiele różnych rzeczy, które możemy robić. Co dalej? Mamy informacje o działaniach klubu. To jest to, co ostatnio na Facebooku się dzieje. Mam chyba polubionych, nie wiem, mam wrażenie, że jest 100 klubów, bo co kawałek wyskakuje mi informacja, jakbyś na klubie Toastmasters. Także to, co się dzieje na Facebooku, na Golden Line, ostatnio też się pojawiły informacje w innych mediach społecznościowych. Informujemy o tym, że taki klub jest. Dzięki temu otwierają się nowe kluby, tak jak ostatnio Opole, Świdnica, Rzeszów. Także właśnie dlatego. Później mamy poziom lokalny. Tutaj mamy możliwość rozwoju członków, dlatego że ci członkowie robią speechcraft, wychodzą do ludzi spoza Toastmasters. To, co dzisiaj robią osoby, które tutaj występują, to też jest coś, co daje możliwość rozwoju lokalnego. Bo to jest coś, co się dzieje w organizacji, natomiast ja większości z was nie znam personalnie, więc dla mnie wystąpienie przed wami dzisiaj jest zdecydowanie bardziej stresujące niż wyjście z mową nawet do tych 50 osób, ale tam 30 osób to są znajome twarze, które znam codziennie prawie, że się z nimi widuję, albo mailuję, albo do kogoś dzwonię. Więc to nie jest takie stresujące, jak wyjść tutaj i stanąć przed około 40 osobami, których nie znam. No i współpraca z organizacjami lokalnymi. To są rzeczy, które... No wczoraj Arek mówił, że teoretycznie nie można tego robić. Natomiast powiedział, że możemy używać marki i loga do tego, żeby wspierać działania klubu. Czy działania Toastmasters. PR klubu jest działaniem wewnętrznym. Także moim zdaniem, jeżeli nie zarabiamy na tym i my jako my reprezentujemy Toastmasters, a nie Justyna, Marka, Wiola czy Gosia, to w tym momencie no, mamy prawo powiedzieć, że jesteśmy z Toastmasters, bo reprezentujemy klub, a nie siebie prywatnie. Ale to nie do końca prawda, co Arek mówi. My na przykład współpracujemy z ISEC-iem, gdzie nie używamy nigdzie na wspólnych materiałach obu marek. ISEC osobno, my osobno, ale współpracujemy, wspólne działania robimy. ISEC nam pomaga, my pomagamy ISEC-owi i to działa całkiem legalnie. My w tej chwili współpracujemy z uczelnią w Poznaniu, robimy oni wykłady, oni przychodzą do nas jako gościa, przychodzą czasami wykładowcy, coś mówią. Współpracujemy z organizacjami studenckimi głównie, natomiast też czasami, teraz mamy akcję Speechcraft, tak będziemy pewnie robili, bo firma się zgłosiła i będziemy to robili, więc to też jest możliwość rozwoju dla członków klubu. Bo ci członkowie klubu zrobią coś ponad to, co robimy w klubie. Mamy organizację Toastmasters. Oczywiście pierwsze to jest wymiana doświadczeń, bo bez tego nie będziemy korzystali z niczego innego. Najpierw po to przyjeżdżamy na TLI, żeby porozmawiać
między sobą, bo wymieniasz doświadczenia. Na każdym szkoleniu zarządu, jeżeli każdy rzucił dwa pomysły, okazało się, że połowę albo nie znamy, albo nie wykorzystujemy, a one działają w innych klubach. Więc czasami warto się wymienić doświadczeniami. Jak się wymienimy doświadczeniami, możemy korzystać z marki, tak? Czyli korzystamy z marki reprezentując klub, reprezentując organizację. Również organizacja promuje Toastmasters, nie robią tego tylko członkowie klubów. I mamy możliwości rozwoju. To oczywiście możliwość rozwoju na dużym słowa tego znaczeniu. To jest możliwość rozwoju ponad rolę w dystrykcie, czy też na wyższych poziomach. Natomiast cały czas można tak brzydko korporacyjnie wspinać się po szczebelkach gdzieś tam do góry i pełnić jakieś funkcje, pamiętając o tym, że ci ludzie pod nami nie są naszymi podwładnymi, bo czasami też widuję takie sytuacje, że ludzie o tym zapominają. Aż do zostania mówcą akredytowanym przez nas. Tego poziomu to nawet nie okiem znałam jeszcze, jeszcze na poziomie regionu. Nie, chyba w Polsce nikt tego nie ma. A co to jest? Normalnie składasz po prostu tam swoje mowy, duże wyjeżdżasz na angielskim, nagrania, zostanie to weryfikowane i możesz zostać akredytowany na całym świecie mówcą profesjonalnym. Super. No to widzicie, mamy nowy poziom rozwoju, z którego warto korzystać. Bardziej, że wśród nas jest kilku bardzo dobrych mówców. I na samym końcu mamy promocję i media. Tutaj bym bardzo uważała, dlatego że pojawiało się szczególnie po konferencji poznańskiej różne artykuły, które były podpisywane imieniem i nazwiskiem bez tytułu, na przykład, nie wiem, członek organizacji Toastmasters, członek zarządu, cokolwiek. Pojawiło się tam prywatne imię i nazwisko i do tego często prywatny mail, co nie wyglądało dobrze. Natomiast faktycznie u nas była telewizja. Wiem, że są różnego rodzaju zapraszani goście do radia z Toastmasters. My ostatnio też byliśmy w Radio Afera. Takie poznańskie radio, pewnie większość z Was zna, przynajmniej nazwę. Tak, tam są afery, jest roztrząsane, bo tak gdy się uśmiechasz. Okej, okay. Teraz to, co chciałabym, żebyśmy zrobili, to wrócimy do tego slajdu, gdzie są wymienione wszystkie rodzaje PR-u, które przyszły do głowy poznańskiemu klubowi. I chciałabym, żebyście spróbowali dopasować każdy z nich do poziomu klubowego, lokalnego i organizacji Toastmasters. Ja wrócę do tego slajdu. Okay. Mamy wszystkie te poziomy. Spróbujcie dopasować je. Na to macie około 3 minut, spokojnie zdążycie to zrobić. Za chwilę to przedyskutujemy, bo pojawią się za chwilę jakieś dysonanse, co tak właściwie za tym stoi i kto się tam może PR-ować. Ok, 3 minuty. Późno pamiętamy, jakie mamy poziomy? Nie. Lokalne, to jest ten, który to jest też środkowy. Najpierw mamy klubowe. Tak, czyli to, co się dzieje w klubie. Później mamy lokalne, czyli to, co dzieje się w regionie i to, co zwykle robią członkowie klubu, żeby pozyskać członków do swojego klubu. I mamy poziom ten jeszcze większy, organizacyjny, globalny. Czy pracujecie, czy skończyliście? Bo tak większość z Was siedzi troszkę odłamana. Przynajmniej z tej pozycji. Ok, to zrobimy podsumowanie razem, bo widzę, że tak część pracuje, część czeka, aż skończą. Jak myślicie, aktualna strona www, bo taką pierwszą kartkę, do czego byśmy dopasowali?
bardzo. Zależy jaka strona klubu. Może wytłumaczę, mam na myśli stronę klubu. Po angielsku czy po polsku? No to bez różnicy, zależy jaki mamy klub. Lokalna. Okay, jeżeli mamy lokalną, mamy możliwość rozwoju członków, mamy promocję klubu i mamy współpracę z organizacjami. Do czego dopasujemy? Ja nadal, znaczy ja osobiście dopasowałabym to tutaj, do informacji o działaniach klubu. Dlatego, że na tej stronie powinny być informacje o klubie i o działaniach w klubie, jeżeli to jest strona klubowa. Jeżeli mamy stronę ogólnopolską, która się pojawiła, to pewnie to się pojawi gdzieś tutaj. Tak, promocja i media. A na przykład grupa na Facebooku nie będzie właśnie takim elementem klubowym, strona klubu lokalnym, a strona ogólnopolska. Zależy, że ty masz na stronie www. Jak będzie zamknięta, to będzie to klubowa. Jeżeli będzie odpłatna, może mieć to, żeby to kazać. Bo właśnie dlatego, jestem za tym, że strona jest dla mnie osobiście pewnie właśnie lokalna, niż klubowa. Okej, okay, no dobra, to czy ja się nie upieram. Że osoby z zewnątrz wchodzą i odwiedzają i te informacje zbierają. Chyba, że masz część zamkniętą członkowską. Okej, okay, no jeżeli mamy jakieś wydarzenie specjalne, to też umieszczamy na stronie klubu. Po co się upierać, czy lokalna, czy klubowa? Na poziomie strona www funkcjonuje, więc trochę ta dyskusja jest taka bezprzedmiotowa. Okej, okay, większość... Mamy spotkania dedykowane, mówcą zaawansowanym na przykład. Takie się dzieją w Poznaniu. Pewnie w Bydgoszczy też było ostatnio, pamiętam, że było takie spotkanie. Do czego byście to dopasowali? Ale już kogo zapraszając. Okej, okay, czyli spotkania dedykowane według Was są poziomem klubowym? Coś, co wychodzi z klubu i jest wewnątrz klubu? A wyjaśnij, co to jest. Czy to jest klubowe? Ja bym dodał między jeden i jeden. Kto bym słyszał, że w Waszym klubie ktoś tam wygłaszał jakąś mowę? No dopiero teraz powiedziałeś, że ktoś... Ktoś wygłaszał mowę, czyli to było zamknięte w waszym klubie, tylko jest mowa. Wytłumacz, czym jest spotkanie. Okej, okay, spotkanie dedykowane to jest spotkanie, gdzie na przykład występują z jakiegoś powodu sami mężczyźni, którzy są w wieku do 30 lat, tak? Jest to spotkanie dedykowane im, ci ludzie występują jako mówcy. Mogą być ludzie, którzy mają dzisiaj właśnie robią swojego icebreakera. Takie wieczory też się zdarzają w klubach. Może być spotkanie dedykowane, gdzie występują sami zaawansowani mówcy, czyli mówcy, którzy ukończyli CC. Ale w klubie? W klubie. I czy ktoś o tym wie poza klubowiczami? Tak. Znaczy, no, oczywiście każde spotkanie jest promowane zawsze, bo goście się nie biorą znikąd. Znaczy, nie zamykamy spotkań. Wasz program Omega, nie? Tak, nasz Omega. Ale tak czy siak to jest klubowe. Okej, okay, znaczy dla mnie to też jest klubowe, bo to się dzieje, to wychodzi z klubu, a goście przychodzą tak czy owak na spotkanie. Nieważne, czy ono jest dedykowane, czy nie. Dobra, mamy dalej. Marketing szeptany. Lokalny. Lokalny. Ok? Mamy informacje klubowe w mediach społecznościowych. Lokalne. Lokalne, dobra. Mamy organizację konferencji. Będzie tutaj. Mamy szerzenie idei Toastmasters na warsztatach, konferencjach, uczelniach. Czyli członkowie klubów wychodzą do ludzi i mówią o tym, czym jest Toastmasters. Lokalna może być globalna? Ok. Mamy Speechcraft. Kto z Was realizuje Speechcraft w klubie? Mało. Mało nas. Speechcraft to jest taki program, w którym Toastmasterzy, według podręcznika oczywiście, uczą przemawiania pierwszych pięciu przemówień jakąś firmę, korporacja. Tam okay. kilka osób prowadzi dla nich spotkania. Za pieniądze jednak nieregularnie. Nie może być stałe. Tak? Czy ja znam wersję, że tam wynagrodzenia nie powinno się pobierać, ale okej. Okay. Znaczy, klub na tym powinien zarobić, ale nie powinien to być stały systematyczny. Tak. Może być to gotówka, czy może to być gotówka? Wycieczka. Może być wycieczka na przykład dla członków klubu, jak najbardziej. Tutaj czy to było polecenie Franka Szycha, żeby jednak te osoby kupowały na przykład podręczniki dla klubu. Okej, okay, mamy dalej. Folder, na przykład wysyłany folder jakimś takim e-mailem. Ja tu mam na przykład do firm szkoleniowych, bo tam jest najwięcej trenerów, więc mówców z założenia.
Do czego byście to dołożyli? Żeby przyszli na spotkanie, zobaczyli co to takiego. Jeżeli wysyłamy do działu, na przykład do działu personalnego, być może ktoś będzie miał ochotę skorzystać z takiego spotkania, przyjdzie i zostanie w klubie. Jest to pomysł na przyciągnięcie nowych członków do klubu. Gdybyście to wrzucili? Lokalnie. Okej. I współpracę z drugą... Jaka jest skuteczność tego właśnie wysyłania indywidualnie do działu HR na przykład firma? Słaba. Bardzo słaba. Natomiast to jest jakiś jeden z pomysłów, który można realizować. Współpraca z organizacjami? Lokalnie. To się może dziać na każdym poziomie. Organizacja Toastmasters nawet z Wojskiem Amerykańskim współpracowała i to się pewnie nie odbywało z poziomu klubowego. Okej. Okay. Spotkania pokazowe. Dawa meetingi, które większość klubów robi. Robicie demo po co? Lokalna, okej. Okay. Sponsoring i mentoring w klubie. Klubowy. Newsletter. Czy my używamy newslettera również, czy mamy dwa rodzaje newslettera? Używamy takiego do członków klubu i używamy takiego zewnętrznego, który wysyłamy też do wszystkich gości z naszej listy. Pewnie większość z Was zbiera adresy mailowe gości. Także warto też gości informować o jakichś wydarzeniach, które się dzieją. Dobre przygotowanie spotkania. Dobra. Korzystanie z doświadczeń Toastmasters. Wszystkie trzy. Każdy z nas na każdym poziomie powinien z tych doświadczeń korzystać. Frekwencja. Klubowe. I dobra atmosfera i integracja. Wszystkie trzy. Opieka nad gośćmi. A tu Was zdziwia. Siedzi między nami gość, który nigdy nie był na żadnym spotkaniu Toastmasters, albo był na bardzo pojedynczych. I ta osoba przyszła na naszą konferencję, nie należąc do Toastmasters. Więc być może warto, żeby tutaj też zwracać uwagę na gości. Tak, siedzi taka osoba między nami. Wydarzenie specjalne. Wydarzenia specjalne, święta, jakieś urodziny klubu. Wieczory kawalerskie, klubowe. Gdybyście to przyporządkowali? Okej. Okay. Nie tylko klubowe, bo my na przykład z takiego wieczoru kawalerskiego zebraliśmy sobie członków. Obok były urodziny czyjeś tam. Okej. A wiedzieli, co to pasują? Wiem, bo było w klubie. Słuchajcie, moja idea jest taka, nie po to, żebyśmy to zrobili bez sensu, czy porządkowali 1, 2, 8, 5. Moja idea jest taka, że większość rzeczy, które powiedzieliście, należy do grupy pierwszej lub drugiej. Jaki macie z tego wniosek? Praca u podstaw. Praca u podstaw, okej. Najważniejsze. Myśl lokalne, działaj globalnie, dobra? Zobaczcie, jeżeli nie działa poziom klubowy, czy jest sens promować klub na uczelni, żeby przyszli do nas studenci, nowi członkowie. Przychodzą i ten pierwszy poziom nie działa. Znaczy ja bym powiedział, że pierwszy się od marketingu wewnątrz, a potem iść na zewnątrz. Tak, generalnie tak to powinno działać. Najpierw powinien działać marketing wewnątrz klubu, natomiast żeby ten marketing zadziałał, to musi zadziałać mnóstwo innych rzeczy. Bo nadal nie ma sensu robić marketingu wewnętrznego, czy też PR-u wewnętrznego, jeżeli ludzie mamy problem z obsadzeniem agendy. Albo agenda jest obsadzona 3 minuty przed spotkaniem. Bo takie rzeczy też się dzieją, to nierzadko. Ale z drugiej strony, jeżeli na ten klub się tworzy, to musi wyjść na zewnątrz, żeby ściągnąć te 20 osób, żeby właśnie mieć tą agendę zawsze uzupełnioną. Bo to są demo meetingi. To robisz demo meeting. Ale jak mały jest klubów, które od razu po demo meeting się zawiązały. Ja znam dwa. Zgadza się, ale wtedy, ale masz, prawda, masz jednak parę osób, czyli pracujesz z nimi, nie? Rozwijasz. Wiadomo, że po demo meetingu od razu żeby się ten, to jest rzadkość, żeby od razu obsadzić pełną agendę. Zależy, jaką grupę inicjatywną zaczynasz. Okay, jak sobie z takimi sytuacjami radzicie? Nie macie agendy i co? Jest klub, Mateusz, ty zakładasz klub właśnie. Co robicie? Mamy agendę. Kwestia jest tego, że niestety bardzo często wychodzą akcje nieprzewidziane. Jeszcze ich nie wychowałem
mówią w poniedziałek, że sorry, dzisiaj w poniedziałek mnie nie będzie. Wtedy jest akcja szybko, co wymyśleć, żeby to jakoś zapełnić, żeby był ten poziom utrzymany, prawda? I na przykład ostatnio puściliśmy prezentację Jerzego Dziękowskiego, który był jak gdyby naszym ekstra mówcą z wideo prezentacji i jego ocenialiśmy, żeby zobaczyć, co można wyciągnąć. I w ten sposób lukę dwóch mówców wypełniłem. Bardzo rozszerzyliśmy kwestię gorących pytań. Czasami, jak na przykład były święta, były nie tylko gorące pytania, ale też gorące życzenia. I był oddzielny ewaluator i do gorących pytań, i do gorących życzeń, żeby oni jak najwięcej dla siebie wyciągali. I to ich właśnie motywuje do tego, żeby przychodzili jednak na te spotkania. No jutro zobaczymy pierwsze spotkanie, kiedy mnie nie będzie. Więc mam nadzieję, że wszystko dobrze wypadnie. Trzymamy kciuki. Że nie równie. Trzymamy kciuki. No kamerę dostanę, będę wiesz. W zasadzie, że po prostu nie trzeba jako dwie role. Okej, okay, teraz pytamy, czy najlepiej z jakiejś funkcji zrezygnować, a nie prowadzić dwie role, bo bardzo trudno jest mierzyć czas i oceniać spotkanie, tak? Według mnie są funkcje, które można połączyć, ale są funkcje, których nie da. Na przykład ewaluator, można ewentualnie, tak jak my mamy, najczęściej jeden góra, dwie mowy, można połączyć tego ewaluatora przemówienia z ewaluatorem gorących pytań. A na przykład chronometrażysta to jest dla mnie mowa, której nie można z nikim połączyć, bo on ma się skupić na czasie, pokazywać, tak, jak on ma na czasie. Ale ewaluator gorących pytań nie jest funkcją podręcznikową, tak, można z niej zrezygnować. Tak samo oceniający mowę ciała. Może na przykład oceniający mowę może jednocześnie prowadzić do nas pytania. Może. Da się? Okej. Okay. Zobaczcie, da się to, jakby to nie jest przedmiot dzisiejszej dyskusji, da się to zrobić. Tylko tutaj znowu jest kwestia tego, żeby na czubku naszej góry, tak, czy też naszym kręgosłupa, były osoby, które wiedzą, jak to zrobić. Tak. To jest ten PR klubu, tak? Ludzie, którzy są na miejscu, którzy są odpowiedzialni. To nie musi być 15 osób na 20 członków. Wystarczy 3 albo 4 osoby, które wiedzą, co można, czego nie można, kto sobie poradzi, kto sobie nie poradzi. Warto też korzystać z PR-u wewnętrznego, czyli wychowywania. Jeżeli nie będzie ci na spotkaniu się zgłosiłeś, znajdź sobie zastępstwo. Bardzo prosta zasada działa. W tym momencie, jeżeli naprawdę kogoś nie ma, to w takie sytuacje zdarzają się rzadko. Że nagle kogoś nie ma 10 minut przed spotkaniem, bo nie wiem, bo stoi na światłach od 3 godzin. Także takie rzeczy się zdarzają, natomiast rzadziej. Można tę sytuację wyeliminować. To jest PR wewnętrzny klubu. To, co dzisiaj chcę wam przekazać, to, co chcę wam powiedzieć, to nie to, że PR to jest to, że występujemy w radiu, w telewizji, że robimy wielkie konferencje. To też jest PR. Tylko jak zaczniemy od tej strony, zaczniemy od strony tych wielkich rzeczy, to ci ludzie, którzy zobaczą te wielkie rzeczy, nie słuchać mnie? Czy mnie słuchać? Teraz. Aha, okej, okay, dobra. Bateria się skończyła. Trudno. Więc to wszystko, co się dzieje w klubie, to wszystko, na co mamy wpływ, czyli każdy z nas pojedynczo, nie mamy wpływu na to, jak wygląda konferencja dystryktu. Większość z nas nie ma na to wpływu. Ale mamy wpływ na to, ile członków na tę konferencję pojedzie i mamy wpływ na to, ile wiedzy stamtąd weźmiemy i zaszczepimy u siebie w klubie. Na to mamy wpływ. Więc róbmy to, co możemy zrobić. Każdy z nas jest członkiem jednego małego klubu i spotykamy się na TLI i większość z nas nie uczestniczy na co dzień w życiu innych klubów. Mówiłam większość, bo oczywiście są area gubernatorzy, są ludzie, którzy są na stanowiskach, sama tak mówię, na pozycjach, które pełnią funkcje, dziękuję Andrzeju, pełnią funkcje, które są jakby ponad. Natomiast większość z nas jest zamknięty w tych 30-40 osobach. Mój apel do was, żeby każdy z nas przygotowywał się do ról, żeby każdy z nas wiedział, jak wygląda spotkanie, żeby każdy z nas miał swoje cele, realizował te cele i sam sobą prezentował poziom, który pozwoli budować PR. Razem z Michałem mamy taką wizję, że jeżeli będziemy robili wszystko na spotkaniu, co jest zgodne z podręcznikami, będziemy robili to minimum, które od nas jest jakby wymagane, to ten PR zadziała. To takie kluby rozwijają się w takim tempie i na takim poziomie, że za chwilę mają 20, 30, 40 członków. Właśnie takie kluby, nie takie kluby, które występują co tydzień w radiu. Bo radio ja nie słucham na przykład. Pewnie mnóstwo Polaków również nie. Internet albo trafimy na wydarzenie, albo nie trafimy na wydarzenie. Natomiast jeżeli mamy 15 gości na sali, to ci 15 gości
powie chociażby jednej osobie, kolejnych 15 ludzi dowiaduje się o Toastmasters, przyjdzie z tych osób 3, 2, 1, ale ten marketing działa. I działa tylko dlatego, że to my się przygotowujemy do ról. Praca u podstaw, ktoś dzisiaj to powiedział. Wracając do mojego pytania, czy to jest efekt sukcesywnej pracy, czy efekt wielkich kampanii? Jakie jest wasze zdanie? Sukcesywnej pracy. Drugie, ale bez pierwszego drugie by nie zadziałało. Okej, czyli efekt domina mamy. Czyli najpierw robimy to, co jest małe, to co, na co mamy wpływ, dopiero wychodzimy dalej. Nie wyobrażam sobie, żeby członek klubu, który jest członkiem od miesiąca albo dwóch, nagle występował na konferencję dystryktu, bo pewnie sobie po prostu nie poradzi. Chyba że jest, nie wiem, wyśmienitym mówcą i przychodzi do Toastmasters z jakąś gigantyczną wiedzą, bo takie osoby czasami się zdarzają. Natomiast trudno jest sobie to wyobrazić. Trudno jest sobie wyobrazić, że osoba, która nie wie o tym, jak działa organizacja Toastmasters, nagle realizuje podręcznik High Performance Leadership i robi wielki projekt, bo ona nie wie, jak to zrobić, ona nie ma wiedzy, ona nie ma tego, co jest PR-em klubu. PR-em klubu jest każdy z nas, każda nasza twarz, każde nasze zachowanie, każdy uścisk ręki, to, co możemy zrobić, to, na co mamy wpływ. Dlatego ja teraz, jako prezes, walczę o to, żeby ten PR klubu wyglądał perfekcyjnie, będę przez to walczyć, o to walczyć przez najbliższe pół roku. Pierwsze 3 tygodnie są ciężką pracą na ogorze, natomiast mam nadzieję, że po pół roku będę mogła każdemu z was powiedzieć, że wyszłam z tego z twarzą i cały zarząd odniósł ogromny sukces, bo klub to nie tylko ja, mam mnóstwo ludzi, gdyby nie VP Edu i VP Member, pewnie nie dałabym sobie rady z połową rzeczy. I mam nadzieję, że każdy z was będzie mógł to samo powiedzieć, że sam sobą reprezentuje PR, który jest godny organizacji Toastmasters. Dziękuję wam bardzo. Justyna Broniecka-Klim. Jeszcze raz oklaski. Chyba nie było wspomniano jeszcze jednej rzeczy, a ponieważ zaczynałam od tego, to też tym zakończę. Z Justyną spędziłyśmy kilka nocy w Krakowie podczas ostatniego TLI, kiedy gościła nas członkini, czy była członkini krakowskiego klubu. I powiem, że goszczenie Toastmasterów, właśnie kto nocował dziś u kogoś? O, dziękuję. Nie. Słuchajcie, to też jest element PR-u, tak? Że zapraszamy kogoś do siebie do domu i pokazujemy nie tylko z tej sceny, strony scenicznej, ale i od tej drugiej. I teraz, zanim zaproszę na przerwę, zapowiem, co będzie się działo w kolejnych salach. Czyli tu, po przerwie, zapraszam na sekrety mistrzów przemawiania, czyli też o tym, jak zwyciężać w konkursach. W sali Spinach Brilliant Toastmastering Your Style, a w salce prasowej Lider jako coach. Czyli wybierzcie proszę tą sesję, która jest dla was, albo wydaje się dla was ciekawa, interesująca lub potrzebna. I o godzinie 12:10 rozpoczynamy zajęcia w salach. I po tej sesji, która będzie, już będzie obiad. Dziękuję, do zobaczenia.